Rafał Czajkowski, kandydat na prezydenta Radomia w październikowych wyborach samorządowych, zaprezentował swój program wyborczy. Władze Radomia zapowiadają zmiany w komunikacji miejskiej, a także w Radomiu zainaugurowano mazowiecki program edukacji kulturalnej. Wtorek, czas na informacje. Adam Kowalczyk, zapraszam. Rafał Czajkowski, kandydat na prezydenta Radomia w październikowych wyborach samorządowych, zaprezentował swój program wyborczy. Najważniejszymi punktami tego programu są walka z rosnącym zadłużeniem miasta, przeciwdziałanie skutkom smogu, wprowadzenie taniego biletu czasowego czy rewitalizacja terenów rekreacyjnych. Rafał Czajkowski zaprezentował także kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej ze swojego komitetu wyborczego. Rafał Czajkowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rosnące zadłużenie naszego miasta oraz zauważył, że Radom pozyskuje coraz mniej pieniędzy na inwestycje, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Jeżeli mówimy o środkach unijnych, też nie za bardzo jest się czym cieszyć. Jeżeli pozyskujemy środki na poziomie takich miast jak Ostrołęka, Ciechanów, a ostatni projekt modalny na poziomie Pomiechówka, ja nie mam nic do tych miast, ale to jednak chyba nie są nasze ambicje. Propozycje Rafała Czajkowskiego dotyczą wielu elementów. Kandydat chce na przykład ograniczyć liczebność klas w radomskich szkołach i stworzyć system nagradzania najzdolniejszej młodzieży. W programie kandydata znalazły się również punkty dotyczące renowacji terenów rekreacyjnych na Borkach, Piotrówce i Koniówce. Co ciekawe, Rafał Czajkowski zapowiedział, że podczas kampanii nie będzie drukował ulotek wyborczych, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczy na zakup sosen. My chcemy, aby w przyszłości wszystkie miejskie nieużytki, czyli te miejsca, których nie można zagospodarować pod działalność gospodarczą, a są teraz miejscami składowania śmieci i bardzo źle służą wizerunkowi miasta, my chcemy, aby wszystkie te nieużytki były obsadzone sosnami. I również się zobowiązujemy, że nie będziemy tego robić tylko z budżetu miasta. Jeżeli nam przyjdzie rządzić, to my jako radni swoje diety również przeznaczymy na to, żeby w Radomiu było wiele takich nasadzeń. Podczas konwencji wyborczej przedstawiono kandydatów do Rady Miejskiej Radomia. Udało się zebrać grupę naprawdę ciekawych i ambitnych ludzi. Ludzi, którzy chcą zmieniać miasto, chcą zmieniać dla swoich małych ojczyzn, dla dzielnic, dla ulic, dla swojego środowiska. Nie chcą uczestniczyć w międzypartyjnych bojach, nie interesują ich walki barw politycznych, ich interesuje samorząd. Jedynkami w wyborach do Rady Miejskiej z Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Czajkowskiego są Diana Walkiewicz, Jan Pszczoła, Rafał Czajkowski, Karol Gliński i Alicja Cichawa. W Radomiu trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu pod hasłem Multimodalność, przesiadaj się i jedź. Władze Radomia zapowiedziały zmiany w komunikacji miejskiej, czyli wprowadzenie biletu czasowego i przywrócenie linii nocnych. W najbliższych tygodniach władze miasta chcą w radomskiej komunikacji miejskiej wprowadzić dwie zmiany. To bilet czasowy i nocne autobusy, które z ulicy Radomia zniknęły blisko 15 lat temu. Nowum wynika z audytu komunikacji miejskiej w Radomiu. Jest wprowadzenie godzinnego biletu z możliwością wielokrotnych przesiadek. Ten bilet będzie kosztował 3 zł. Dwie linie autobusowe N1 i N2 mają zostać wprowadzone w grudniu. Już jest wstępny plan sieci przystankowej. Godziny ich kursowania będą natomiast uzależnione od godzin kursowania pociągów. Pełne pokazanie całej konkretnej linii odbędzie się na pewno nie wcześniej niż w pierwszej połowie listopada, tak kiedy już poznamy, bo zgodnie ze wszelkimi standardami PKP przekazuje do takiej publicznej wiadomości rozkłady jazdy na 3-4 tygodnie przed ich wejściem w życie, więc wtedy będziemy mogli to dokładnie skorelować. Od 2015 roku w Radomiu wzrosła liczba pasażerów komunikacji miejskiej o 500 000, a co za tym idzie, także zainteresowanie kartą miejską, której zapasy właśnie się kończą. Na początku roku miasto będzie składać nowe zamówienie. Chcemy oddać kartę miejską mieszkańcom, również w takim dosłownym znaczeniu, to znaczy chcemy, aby rewers tych kart był wynikiem konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla młodzieży ponadpodstawowej, ale również dla dorosłych. W ramach tego działania zwycięzcy konkursu oraz ich najbliższe rodziny
będą podróżować darmową komunikacją miejską przez rok. Zmiany w komunikacji miejskiej są częścią projektu Strefa Wygodnego Ruchu, która ma powstać w Radomiu do 2023 roku. Chcemy, aby transport w Radomiu był zrównoważony, dlatego inwestujemy w nowoczesną sieć dróg rowerowych, zainwestowaliśmy już w rower miejski. Także również mamy świadomość, że aby ten transport w Radomiu był zrównoważony, również musimy inwestować w komunikację publiczną, tak aby ona była bezpieczna, aby była ekonomiczna. I oprócz nowego taboru autobusowego, o którym już miałem okazję wielokrotnie mówić, 58 nowych autobusów plus 10 elektrycznych, chcemy, aby nasza komunikacja publiczna była jak najbardziej przyjazna. Projekt uchwały w sprawie biletów czasowych został skierowany na najbliższą sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w poniedziałek, 24 września. W Radomiu zainaugurowano mazowiecki program edukacji kulturalnej. Program ma charakter pilotażowy i będzie swoim zasięgiem obejmował Radom i subregion radomski. We wtorek podpisano także samorządową kartę kultury. Dokument ten powstał w Poznaniu podczas trzeciego niekongresu animatorów kultury i określa on zasady, jakie powinny przyświecać współpracy na linii samorządy animatorzy kultury. Jedna z nich mówi na przykład, że kultura to przestrzeń kształtowania się wspólnoty ponad różnorodnością, w której naturalne różnice wzbogacają, a nie dzielą. Prezydent Radosław Witkowski nie ukrywa, że to ważny moment w historii Radomia. Ważny dzisiaj dzień dla Radomia, ale nie tylko dla wszystkich jednostek kultury z całego regionu radomskiego. Chcemy sieciować te potrzeby, chcemy współpracować, mając świadomość, że kultura to dobro wspólne, dobro, które nie może być zawłaszczane ani reglamentowane przez żadną ideologię. Chcemy realizować wspólne działania tak, aby upowszechniać kulturę, przekazywać ją młodemu pokoleniu, ale też myślimy o tym, jak ważna jest kultura dla naszego miasta i dla naszego regionu. Dyrektor amfiteatru Waldemar Dolecki ma nadzieję, że nie będzie to kolejny podpisany dokument, ale też duża chęć działania na rzecz kultury nie tylko na arenie miejskiej, ale przede wszystkim między samorządem a animatorami kultury. Jeżeli się już publicznie do czegoś zobowiązujemy, to staramy się dotrzymać słowa. W tej karcie nie znajdziemy sztywnych zapisów, one są dość ogólne, ale myślę, że warto, że tę kartę podpisaliśmy, bo ona wzmocni animatorów nie tylko z miasta Radomia, ale również z powiatu, z miejscowości, które są czasem po prostu zapomniane, oni się tam naprawdę męczą dwoją i troją, żeby jakoś tę kulturę robić i specjalnie to nie interesuje ich mocodawców i to chcemy zmieniać i chcemy przekonywać władze do tego, żeby były partnerami w tworzeniu kultury. I na koniec cytat z samorządowej karty dla kultury. Kulturę tworzymy wszyscy, indywidualnie i grupowo, w instytucjach publicznych, organizacjach społecznych, sektorze prywatnym i samorządzie. To słabe zachowanie prezydenta Radosława Witkowskiego, skoro w ten sposób odpowiada posłowi, mówi Andrzej Kosztowniak, poseł PiS, komentując odpowiedź Radosława Witkowskiego udzieloną Wojciechowi Skurkiewiczowi, kandydatowi PiS na prezydenta Radomia w kwestii podwyżek cen ciepła i energii elektrycznej. Poseł Andrzej Kosztowniak był gościem porannej rozmowy Radia Rekord i telewizji Dami. Słabe, panie redaktorze, szanowni państwo, bo prezydent jednak wspólnie z zarządem spółki ustala pewną cenę, patrząc na składniki również tej energii, którą wytwarzamy, na te składniki kosztotwórcze, w zależności od tego, jak jest zarządzana firma i co chce prezydent osiągnąć. Być może chce osiągnąć duży odpis zysku. Trudno mi powiedzieć, jak dzisiaj pan prezydent Witkowski zarządza. Być może będzie chciał szukać dywidendy w poszczególnych firmach, bo dochodzą do nas takie słuchy, że prezydent dzisiaj zaczyna traktować spółki jako element zarobkowy. My to robiliśmy inaczej. My świadczyliśmy usługę dla mieszkańców po to, aby wyjść niejako na zero w cudzysłowie w tych firmach albo zabezpieczyć te wkłady własne do poszczególnych projektów. To jest pytanie o filozofię, jaką przyjął pan prezydent, ale mówienie o tym, że się jest właścicielem i ja, co ja powiem, to tak będzie i nikt nie musi mnie sprawdzać, no to pokazuje raczej element pewnej buty w stosunku również do posła, do mieszkańca przede wszystkim Radomia. Blisko 2 miliony złotych ze środków Unii Europejskiej trafi do szpitala w Kozienicach. Szpital w Kozienicach zainwestuje pozyskane fundusze w modernizację infrastruktury i wyposażenie medyczne. Nowy sprzęt trafi również do poradni kardiologicznej, ortopedycznej i chirurgicznej.
szpital w Kozienicach zainwestuje fundusze unijne w modernizację infrastruktury i wyposażenie medyczne. Przede wszystkim zakup nowego rentgena, bo nasz stary już jest 10-letni, więc absolutnie wymaga wymiany. Budujemy też nową pracownię endoskopową do badań gastroskopii i kolonoskopii. Oprócz tego wyposażamy poradnię ginekologiczną, nowy USG. Właściwie praktycznie budujemy ją od nowa, będzie po prostu super. Nowy sprzęt trafi również do poradni kardiologicznej, ortopedycznej i chirurgicznej. Dofinansowanie, które trafi do Kozienic, pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Gdzie jest sposobność podpisania umowy ze szpitalem w Kozienicach z tak zwanego RIT-u, działanie 6.1, wartość projektu. Dzisiaj podpisujemy umowę ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wartości prawie 800 tysięcy złotych. Dofinansowanie szpitala w Kozienicach to jeden z punktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach tego programu Mazowsze dysponuje kwotą ponad 8 miliardów złotych. I na koniec jeszcze zaproszenie na nasze programy publicystyczne. Tuż po prognozie pogody, program Punkt Widzenia Telewizji Dami. Gościem Dariusza Osieja będzie radny Jan Pszczoła. Natomiast w środę o 8.04 gościem porannej rozmowy Radia Rekord i Telewizji Dami będzie Marta Michalska-Wilk, radna Platformy Obywatelskiej. I to już wszystko w tym wydaniu informacji. Ja zapraszam Państwa na sport i pogodę. Do zobaczenia.